Cześć, witajcie na kanale Rail Addict. Po tym jak jakiś czas temu opublikowałem swój film, poradnik o kamerach onboardowych, o jak zrobić dobry onboard, sporo osób uznało, że to jest przydatne, więc postanowiłem, że zrobię kolejny film. I tym razem zrobiłem film o notatkach, o opisie rajdowym. Może macie jakichś znajomych, którzy nie wiem, jeżdżą w Rally Sprintach albo na jakichś lotniskach i chcieliby zacząć przygodę z rajdami, ale nie do końca wiedzą, jak taki opis zrobić. Albo macie, nie wiem, znajomego, który w ogóle jeszcze nie wie, co to są rajdy, a chciałby się czegoś na ten temat dowiedzieć albo zacząć swoją przygodę z tym sportem. No to tutaj postaram się zamieścić jakieś informacje, nasze doświadczenia związane z tym, jak robimy opis, co to w ogóle ten opis jest, jak to u nas wygląda. U nas, to znaczy u mnie i u Przemka w Fabii, w PK Motorsport Rally Team. 80, lewy 7, 30, lewy 6, 150, podbija. Lewy 7, do prawy 6, minus krótki. 120, lewy 7 minus długi. 150 prostój, prawy 5 plus krótki, na końcu dziura. 120. Uwaga, mega hopa. 80. Lewy 7, do prawy 6, czy środkiem może hopa. Tutaj jeszcze zaznaczę, że opis, notatki rajdowe to jest bardzo indywidualna sprawa. Należy pamiętać, że to jest mega subiektywne, każda załoga robi to trochę inaczej, trochę po swojemu, jedni lubią tak, jedni lubią inaczej, jeden woli usłyszeć to, drugi woli usłyszeć tamto, więc zaznaczam, że to są nasze doświadczenia, nasz opis, tak to działa u nas, chcę pokazać, jak to wygląda u nas, natomiast niekoniecznie chodzi mi o to, żeby mówić, że to jest jedyna słuszna metoda na zrobienie opisu i jedyny słuszny sposób. Jeśli ktoś na tym skorzysta, to spoko. Jeśli uważacie, że należy to zrobić inaczej, to też spoko. Mam nadzieję, że po prostu ktoś na tym skorzysta. No więc zacznijmy od totalnych podstaw, czyli co to w ogóle jest opis rajdowy, po co się go robi i kto taki opis robi. Zasadnicza różnica między wyścigami a rajdami polega na tym, że w wyścigach kierowca jedzie sam, jedzie po torze, który dobrze zna, bo ma tam, nie wiem, kilkanaście zakrętów. Jeździ po nim miliony razy i ten tor zna na pamięć. Natomiast w rajdach jeździ się po odcinkach specjalnych, czyli po zwyczajnych drogach, które na czas rajdu są gdzieś tam zamknięte i zabezpieczone. Tych odcinków specjalnych może być bardzo dużo, mogą być długie, mogą być krótkie, natomiast kierowca nie zna tej trasy, tak? I żeby dobrze po niej pojechać, musi mieć pilota, który coś tam mu dyktuje i ten opis. To jest po prostu zbiór takich umownych jakichś między nimi komend i wyrażeń, które pomagają kierowcy w dniu rajdu szybciej przejechać ten odcinek specjalny. Jest po prostu po pierwsze szybciej, po drugie bezpieczniej. Rajd się odbywa w taki sposób, że dzień albo kilka dni przed rajdem jest tak zwane zapoznanie z trasą, gdzie kierowca razem z pilotem przejeżdżają w takim normalnym, cywilnym tempie, też normalnym, cywilnym samochodem ten odcinek specjalny, który będą jechać w dniu rajdu. I opisują ten odcinek specjalny, czyli kierowca dyktuje pilotowi jakieś komendy, które chce usłyszeć w dniu rajdu, które pomogą mu szybciej jechać. I takich przejazdów zapoznania zazwyczaj są dwa albo trzy, czyli dwukrotnie albo trzykrotnie przejeżdżamy ten jeden konkretny odcinek, za każdym razem starając się stworzyć właśnie te notatki coraz lepiej, coraz precyzyjniej, żeby już w dniu rajdu jechać pełną bombą, słuchając pilota to, co on zapisał w dniu tego zapoznania. No i tak to w skrócie wygląda. Tutaj warto też powiedzieć o roli, jaką powinien mieć kierowca, a jaką powinien mieć pilot w sporządzeniu takiego opisu. To tak naprawdę zadaniem kierowcy jest mieć jakąś swoją wizję na te notatki, wizję, co chce usłyszeć od pilota w dniu rajdu. I w trakcie zapoznania to kierowca dyktuje pilotowi, co on chce usłyszeć. To nie jest tak, że pilot ma znać tą trasę i ma mieć pomysł na to, jak ją opisać. To kierowca jedzie i patrzy, co widzi i w jakiś tam swój sposób to opisuje. Natomiast pilot jest taką jego przysłowiową sekretarką, tak? Ma sobie swój zeszyt, swoje notatki,
pisze sobie zupełnie po swojemu jak chce, tak żeby to dla niego było czytelne i zrozumiałe. Natomiast to, co opisuje, to już jest po stronie kierowcy, czyli to kierowca ma mieć pomysł i wizję na tą drogę, to kierowca musi mieć jakiś swój język, swój pomysł na to, co chce usłyszeć. Pilot ma mu tylko to precyzyjnie i w odpowiedni sposób podać, tak żeby mogli razem jechać szybko. Oczywiście zdarza się, że pilot jest na przykład dużo bardziej doświadczony od kierowcy, który dopiero rozpoczyna przygodę z rajdami. No i oczywiście zdarza się, że pilot pomaga kierowcy taki opis stworzyć. Natomiast już w takiej załodze, która jeździ razem od lat, to kierowca dyktuje, pilot tylko słucha i zapisuje, tak? Natomiast ten opis potrafi się przez lata zmieniać, ewoluować, załoga razem dojrzewa, razem wpada na różne pomysły i to nie jest rzecz, która powstaje w 5 minut. Dobry opis to naprawdę jest dużo, dużo jakiegoś tam rajdowego doświadczenia i wspólnego jeżdżenia, wspólnego docierania się. No więc jakie są najbardziej podstawowe elementy opisu rajdowego? Tutaj mamy widok na, powiedzmy, fragment trasy. Patrzymy z góry na trasę, droga idzie i skręca nam jakoś w prawo. Załóżmy, że jedziemy od spodu. No i jak to najprościej, w najprostszym wydaniu opisać? No i trzy takie najbardziej podstawowe elementy opisu to są kierunek zakrętu, czyli czy zakręt idzie w prawo czy w lewo. To jest kąt zakrętu, czyli pod jakim kątem skręca droga, czy zakręt jest bardziej ostrzejszy, czy bardziej otwierający. Pod jakim kątem względem tej prostej, po której jedziemy, skręca droga. I trzecia informacja to są odległości w metrach między zakrętami. Czyli ile od jakiegoś tam poprzedniego miejsca, w którym byliśmy, ile jest metrów do kolejnego zakrętu. Tu następuje jakiś zakręt i tak samo ile jest metrów do kolejnego zakrętu. No i to jest najprostsza forma opisu rajdowego bez żadnych udziwnień. Są różne filozofie, w jakiej kolejności powinno się podawać te informacje. Przykładowo może być to, załóżmy, że jeśli tu jest 100 metrów i tu jest 150 metrów, tutaj mamy zakręt, który jest zakrętem prawym, no i określamy go jakimś kątem, a te kąty zazwyczaj opisujemy różnymi cyframi, o tym za chwilę. No i możemy to opisać jako na przykład prawy 2, ewentualnie możemy to opisać jako 2 prawy. Czyli podstawowy zapis będzie wyglądał 100, prawy 2, 150 i tam sobie coś będzie szło dalej. Ewentualnie będzie to 100, 2, prawy, 150. Czy wpierw powinien być kąt, czy wpierw kierunek? Teorii tutaj jest bardzo, bardzo dużo, bo niektórzy twierdzą, że w którą stronę idzie droga zobaczymy, natomiast kąt już niekoniecznie, więc kąt powinien pojawić się pierwszy, bo to jest ważniejsza informacja i ona powinna się pojawić wcześniej. Generalnie zdania są bardzo podzielone. Ja uważam, że kierowcy mają bardzo różnie i są zarówno szybcy kierowcy, którzy jeżdżą w ten sposób, i szybcy kierowcy, którzy jeżdżą w ten sposób, więc po prostu wybrałbym wersję, która nam bardziej odpowiada i tyle. Mnie na przykład po prostu do głowy bardziej wchodzi ta wersja i jakoś łatwiej mi ją usłyszeć, a ta nie do końca. Nie. Więc naprawdę wedle uznania, co kto lubi. Te kąty zazwyczaj określamy cyframi, tak jak mówiłem. Jeżeli mamy prostą, to stopień, to ostrość zakrętu, pod jakim on skręca, możemy sobie przedstawić w ten sposób mniej więcej. Jeśli to jest kąt prosty, no i tu się pojawiają jakieś kolejne kąty. No i zazwyczaj wygląda to tak, że stopniujemy po prostu cyframi, że na przykład najostrzejsze zakręty są określane małymi cyframi, natomiast coraz bardziej otwierające zakręty, my mamy na przykład skalę do 7, określa się coraz wyższymi cyframi. Może być to zupełnie na odwrót, tutaj też nie ma reguły, niektórzy mają dokładnie na odwrót, czyli najszybsze zakręty robią małymi cyframi.
a najwolniejsze robią wysokimi cyframi, tak? Tutaj w ogóle nie ma na to żadnej reguły, co kto lubi. Ważna sprawa jest taka, że są to kąty zakrętu, a nie biegi, z jakimi jedziemy po zakręcie. W przybliżeniu zazwyczaj, jeśli stosujemy tą pierwszą skalę, tą, której my używamy z Przemkiem, w przybliżeniu zwykle pokrywa się to z biegiem, na jakim przejedziemy dany zakręt, natomiast bieg nie jest dobrym sposobem określania zakrętu, bo na przykład po śniegu, po deszczu, czy w jakichś tam dziwnych warunkach może się zdarzyć, że będziemy jechali zupełnie innym biegiem, zupełnie inną prędkością, niż kiedy będzie sucho, będzie bardzo przyczepnie, będzie super kleił asfalt i przejdziemy biegiem wyższym, tak? Natomiast kąt, określany właśnie jako po prostu kąt zakrętu, nigdy się nie zmienia, niezależnie od warunków. Dlatego to jest najlepsza forma i najbardziej uniwersalna opisywania zakrętów, bo kąt się nigdy nie zmienia, niezależnie od warunków, niezależnie od tego, jaka to jest droga, czy to jest w lesie, czy to jest po asfalcie, po szutrze, po śniegu i tak dalej, kąt to jest zawsze kąt i jest on niezmienny. Jak widzieliście, narysowałem to w ten sposób, że tych podziałek tutaj jest znacznie więcej niż tutaj. U nas to wygląda mniej więcej w ten sposób, czyli dwójkowy zakręt to jest okolice 90 stopni. No i pytanie, dlaczego tych podziałek tutaj jest znacznie więcej niż tutaj, dlaczego nie jest to równo? Ano dlatego, że te wolne zakręty, te takie prawie że nawroty, jak do nich dojeżdżamy, jedziemy już stosunkowo wolno, więc po pierwsze dużo widzimy, jesteśmy w stanie sporo rzeczy zrobić, bo już wolno jedziemy i jesteśmy w stanie szybko samemu ocenić, na ile szybko ten zakręt jesteśmy w stanie przejechać. Natomiast kiedy te kąty się zwiększają, kiedy te zakręty robią się szybsze, prędkość wzrasta, przez co mamy dużo mniej czasu na zareagowanie, jak ten zakręt wygląda i jak w niego wjechać. I tutaj potrzebna jest nam dużo większa precyzja. I tak naprawdę te zakręty tutaj w okolicach, powiedzmy między 3 a 5, są najtrudniejsze do jeżdżenia i do oceny, z jaką prędkością w niego wejść. Dlatego tutaj, w tym przedziale, ta precyzja według mnie jest dużo istotniejsza niż tutaj, no i po prostu tutaj będzie nam to łatwiej ocenić. Natomiast tutaj napadamy z dużo większą prędkością, mamy dużo mniej czasu na decyzję i potrzebujemy naprawdę precyzyjnie wiedzieć, jak skręcić i o ile skręcić. Te zakręty szóstkowe, siódemkowe u nas już są właściwie jechane pełnym gazem, więc te zakręty już są stosunkowo proste, natomiast też ta informacja czasem jest potrzebna, bo gdy prędkość odpowiednio rośnie, to nagle się okazuje, że też wcale te zakręty nie są takie do pominięcia i nie są wcale prostymi. No i tak naprawdę w dobrym opisie najważniejsza jest jednostajność tej naszej oceny, jaki to jest kąt i jaka to jest odległość. Czyli jak przejedziemy 100 takich samych trójkowych zakrętów, żebyśmy za każdym razem napisali, że to jest zakręt trójkowy, a nie, że raz nam się wydawało, że jest dwójkowy, raz nam się wydawało, że jest czwórkowy, tak samo raz nam się wydawało, że jakaś tam odległość to jest 100 metrów, a innym razem nam się wydawało, że to już jest 200 metrów. Bo jeśli te nasze oceny będą niejednostajne w czasie, jeśli za każdym razem będzie nam się wydawało co innego, no to nie będziemy mieli zaufania do tego opisu, bo będziemy dojeżdżali do zakrętu i będzie nam się wydawało, kurde, może on jednak był trójkowy, a nie czwórkowy, tak? Więc najważniejsze to być właśnie regularnym i jednostajnym w tej ocenie, żeby ten opis był spójny i mieliśmy do niego zaufanie. No a to oczywiście już wynika z jakiegoś tam doświadczenia, przejechania ilość odcinków specjalnych, opisywania ich non-stop i przyzwyczajenia swojego wzroku do tego, jak te zakręty wyglądają i co nam się właśnie wydaje, ile to jest metrów i jaki to jest kąt. Natomiast na początek wielu kierowców korzysta właśnie z pomocy dodatkowych, żeby ten opis był precyzyjniejszy i odległości określają za pomocą urządzeń do po prostu do mierzenia metrów, czyli tak zwanej haldy.
Ewentualnie można coś takiego z powodzeniem zainstalować jako aplikację na telefonie, te metry sobie odmierzać i od każdego jakiegoś punktu między zakrętem a zakrętem zerujemy sobie licznik i za pomocą tam GPS-u albo jakiegoś licznika z metrów z koła mierzymy dokładnie ile tam jest metrów. Oczywiście nie ma już jakiegoś większego sensu podawać, że to jest 73,5 metra na przykład, tylko oczywiście tam stosujemy sobie jakieś sensowne przybliżenia, ile to mniej więcej metrów jest, bo no coś takiego już nam raczej nie będzie robiło różnicy. Natomiast jeśli chodzi o kąty, to sporo kierowców stosuje sobie paski na kierownicy, nakleja z określoną jakąś tam podziałką na kierownicy paski, drugi pasek na desce rozdzielczej i w zależności od tego, ile na zapoznaniu skręci kierownicą w danym zakręcie, no to ma jakieś przybliżenie kąta, o jaki ten zakręt skręca. My żeśmy tej metody z haldą i z paskami na kierownicy, szczerze powiedziawszy, nigdy nie korzystali. Ja też mam zresztą swoje zdanie na temat tej podziałki na kierownicy, że ona jest bardzo dobra, ale tylko wtedy, jeśli na zapoznaniu przejedziemy wszystko z idealnym kątem, idealnym torem jazdy, takim, jakim będziemy jechać na rajdzie, a zapoznanie odbywa się w ruchu cywilnym. No i na przykład nie zawsze jesteśmy w stanie pojechać idealnie takim kątem, jakim byśmy chcieli, bo na przykład jedzie coś sprzeciwka, albo jest po prostu niewidoczny zakręt i nie możemy go ściąć i nie możemy wjechać się odpowiednim torem jazdy. Więc ja akurat wolę przyzwyczajać swój wzrok i walczyć o tą swoją regularność w ocenie tej trasy, tak żeby nie musieć z tego korzystać. Natomiast bardzo wielu kierowców z tego korzysta i też bardzo wielu kierowców sobie pewnie chwali tą metodę. Zazwyczaj odcinki specjalne no to nie są idealnie długie, proste, z pojedynczymi zakrętami na końcu. Zazwyczaj te drogi wyglądają dużo bardziej skomplikowanie, no i w związku z tym ten nasz opis podstawowy musi się coraz bardziej rozbudowywać. Podstawową rzeczą, o jaką się rozbudowuje opis, no to jest informacja na przykład o tym, czy zakręt, załóżmy, nie wiem, prawy 3, czy ten zakręt się zaciska, czy się na przykład otwiera. I to są, będę przy okazji pokazywał, w jaki sposób ja sobie zapisuję. Czyli informacja o tym, jak się zmienia kąt zakrętu, bo nie wszystkie zakręty są idealnie pod jednym kątem. Właśnie niektóre potrafią zaciskać i to jest bardzo ważna informacja, bo po prostu wjeżdżamy w zakręt i nagle się okazuje, że on wcale nie jest trójkowy, tylko po chwili przechodzi w jakiś tam na przykład dwójkowy, tak? Więc się zaciska. Bardzo łatwo wypaść na takim zakręcie, jeśli się nie zawrze tej informacji. Tak samo są zakręty otwierające, czyli zaczynają się jakimś kątem, powiedzmy trójkowym, a na wyjściu coraz bardziej otwierają tam do czwórkowego albo piątkowego, przez co można z nich wyjechać szybciej. No i taka informacja też nam daje jakiś wgląd na pogląd, że możemy szybciej wyjść z takiego zakrętu i nie będzie tam jakichś zasadniczych problemów. Tak samo zakręty mogą mieć różną długość i inaczej wjedziemy w zakręt, który będzie prawy 3 długi, a inaczej wjedziemy w zakręt, który będzie prawy 3 średni, a inaczej wjedziemy w zakręt, który będzie prawy 3 krótki. No i to też jest bardzo cenna informacja, szczególnie pewnie między długim a krótkim. To są zupełnie różne zakręty, pokonywane w zupełnie inny sposób. Krótki przejdziemy pewnie dużo, dużo szybciej i innym torem jazdy niż zakręt, który jest długi. Musimy zostać więcej czasu po wewnętrznej. Mogą się zdarzyć zakręty, które będą na przykład podwójne, czyli następuje jeden zakręt taki sam po drugim i zamiast pisać dwukrotnie prawy 3, możemy sobie zapisać, że prawy 3 podwójny. Do kątów, które określamy cyframi, bardzo często dodajemy plusy i minusy. I co to oznacza? Ja to sobie opisuję w taki sposób, lub prawy 3 minus. No i co oznaczają plusy i minusy? U nas w naszym opisie plusy i minusy to są dodatkowe, jeszcze precyzyjniejsze określenia do kątów, które oznaczają tyle, że
prawy 3+, to jest taki prawy trójkowy zakręt, ale delikatnie bardziej otwarty, czyli delikatnie szybszy niż zwykły trójkowy zakręt. Tak samo prawy 3-, no to jest taki trójkowy zakręt, ale jednak trochę ciaśniejszy od zwykłego trójkowego. Czyli jeśli na naszej skali ten prawy 3 był gdzieś tutaj, tu była gdzieś czwórka, a tu była gdzieś dwójka, no to tu gdzieś będzie 3+, a tutaj gdzieś będzie 3-. No i tak samo tu będzie gdzieś 2+, tu będzie gdzieś 2-, i przez co nasza precyzja w określaniu tego kąta się zwiększa. To oczywiście też już przychodzi z doświadczeniem, ale przydaje się, tak? Z czasem dopisujemy sobie gdzieś te plusy i minusy, kiedy wiemy, że ten zakręt będzie prawdopodobnie delikatnie szybszy do przejścia niż zwykły trójkowy zakręt. Kolejne rzeczy, które dopisujemy, to są na przykład cięcia. Czyli tam, gdzie musimy, gdzie leży jakiś brud, gdzie zakręt ma jakieś w miarę równe i miękkie pobocze i można je przyciąć, przez co przejechać je zupełnie innym torem jazdy, a czasem po prostu droga na nas to wymusza, żeby w takie cięcie wjechać. No i takie cięcia też stopniujemy i wpisujemy sobie na przykład prawy 3 ciąć, prawy 3 przytnij, na przykład prawy 3, powiedzmy, nie wiem, głęboko ciąć. Jak również bardzo cenna informacja i bardzo ważna, to prawy 3 nie ciąć, czyli na przykład kiedy po wewnętrznej zakrętu leży jakiś kamień, albo jest jakaś dziura, w której możemy złapać kapcia, albo jest tak zwany ogranicznik cięcia, czyli miejsce, w którym nie możemy przyciąć zakrętu. I bardzo często ta informacja tutaj jest bardzo, bardzo ważna, bo jedziemy i na przykład za jakiegoś krzaka nie widać takiego cięcia i możemy nie pamiętać o tym, że tam jest kamień, że tam jest dziura, że tam coś jest, i trzeba taką informację dodać, żeby właśnie w to nie wjechać i przysłowiowo nie urwać koła albo chociażby nie złapać kapcia. Odległości opisujemy jako proste w metrach, natomiast zdarza się, że ta prosta nie wygląda jak idealna prosta, ale zdarza się, że ma jakieś drobne łuki, które moglibyśmy wszędzie opisywać, że to jest tutaj jakiś szóstkowy, tu siódemkowy, coś tam, ale czasem nie ma to dla nas takiego znaczenia. I na przykład jeśli to jest 200 metrów i to też jest 200 metrów, to żeby sobie w opisie pominąć i uprościć opis o te dodatkowe pisanie nieistotnych zakrętów, to piszemy sobie na przykład 200 prostu. Ja sobie piszę, dopisuję sobie jeszcze takie końcówki zazwyczaj. No i wtedy tych wszystkich dodatkowych zakrętów już nie opisujemy, a taka informacja daje nam do zrozumienia, że mamy do wyprostowania jakąś partię określoną ileś metrów, gdzie będą jakieś łuki, których nie opisaliśmy, a skróciliśmy do jednej takiej komendy. Kolejną informacją, którą dodajemy w opisie, to są wszelkiego rodzaju szczyty, dziury, podbicia, miejsca, w których nam może jakoś dziwnie odciążyć samochód, podbić. I jest to też dla nas ważna informacja, szczególnie jak już prędkość jazdy właśnie się zwiększa i może nam jakoś mocno zdestabilizować samochód. No i na przykład piszemy 150, szczyt 200, tak? Albo 150, hopa lewą i 200. No i wiemy, że mamy 150 metrów, jest jakiś szczyt, który zdecydowanie wizualnie widzimy, że załamuje nam się droga. Przede wszystkim za szczytem nie widzimy, co jest dalej, więc ta informacja, jaka jest odległość za szczytem czy za hopą, też jest dla nas bardzo istotna. No i na przykład dodajemy, że musimy ten szczyt albo tą hopę przejść lewą stroną z jakichś tam powodów, bo na przykład tutaj mniej nas podbije, mniej nas odciąży, albo jak skoczymy po prawej, to tam, nie wiem, jest jakiś rów albo coś tam i tak dalej, i tak dalej. Na przykład piszemy też prawy 3 podbija, jeśli jest jakiś wybijający zakręt, albo prawy 3 odciąża. Różnego rodzaju określenia, które już sami sobie możemy wymyślać i dodawać, które właśnie zbudują nam bardziej precyzyjny obraz drogi i w szczególności ostrzegają o jakichś bardziej podchwytliwych miejscach,
gdzie ten zakręt jest trudniejszy niż zwykły jakiś trójkowy zakręt, tak? Wszelkiego rodzaju punkty charakterystyczne, chociażby szykany, tak? Czyli nie wiem, mamy taką sekwencję, że jest prawy 3, 150, szykana od lewej, czyli takie sztuczne wygrodzenie z opon, czy tam z jakichś słupków, z balotów, które musimy przejechać od lewej strony i nas sztucznie zwalnia. Wszelkiego rodzaju jakieś mostki, które na przykład niektórzy rysują, załóżmy w ten sposób, że mamy jakiś mostek, tak? Ja sobie akurat nie używam czegoś takiego, ja na siłę nie wprowadzam jakichś zbyt wielu rysunków, bo może mi się to pomylić, więc ja sobie piszę po prostu normalnie mostek. Natomiast bardzo często sobie skracam, tak? Czyli nie piszę pełna szykana, tylko piszę szyk. Nie piszę zacisk, tylko piszę zać. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko umownie tak, żeby dla mnie jako pilota było wygodnie to przeczytać, a jednocześnie, żebym się jednak nie pomylił. Co jeszcze możemy opisywać? Możemy opisywać na przykład zejścia z głównej drogi, tak? Czyli jedziemy główną asfaltową drogą i nagle musimy skręcić w prawo gdzieś na shooter. No to może być na przykład prawy 3 z głównej, albo prawy 3 na shooter i tak dalej, i tak dalej. Możemy opisywać wszelkiego rodzaju miejsca, gdzie mamy być ostrożniejsi, gdzie mamy z jakiegoś powodu jechać z większą uwagą i zazwyczaj opisuje się to w ten sposób, że z uwagą. I to jest też standardowe u pilotów, że jakieś miejsca chytre, podchwytliwe, miejsca, gdzie trzeba uważać, rysują sobie wykrzykniki. Jeśli jest jakieś naprawdę mega hardkorowe miejsce, to sobie na przykład rysują więcej wykrzykników. Niektórzy piloci takie miejsca sobie zaznaczają kolorem, na przykład na czerwono, żeby było wiadomo. Stosuje się na przykład komendę, którą miał Janusz Kulik. Opisuje się to jako piano i wzięło się to podobno z tego, tam gdzieś jak słuchałem wywiadu z Jarkiem Baranem, pilotem Janusza Kuliga, że chodziło o pianino i chodziło o palce na pianinie, o to, żeby miejsce przejechać na paluszkach, czyli żeby być tam właśnie ostrożnym, żeby potraktować z respektem dane miejsce i nie fiziować tam i nie robić żadnych dziwnych rzeczy, tylko po prostu je zwykle normalnie przejechać. No ale tak, sytuacje, w których mamy samą prostą i jakiś tam zakręt i potem znowu prostą, to są bardzo podstawowe sytuacje. Natomiast bardzo często się zdarza, że mamy jakąś partię zakrętów, czyli idzie prosta i zakręt od razu idzie jeden w drugi. I to jest zupełnie inaczej opisane niż to. Dlatego piszemy partię zakrętów, czyli na przykład prawy 3 do lewy 3. Stosuje się też komendę przechodzi, którą się rysuje jako falkę, albo ja sobie rysuję w ten sposób. Opisuje się to jako prawy 3, przechodzi lewy 3 i różnica między tą wersją a tą wersją nie jest dla mnie tak naprawdę do końca w 100% znana. To jest dosyć umowna sprawa u załóg, natomiast ja to w ten sposób rozumiem i w ten sposób gdzieś sobie nawet wyczytałem, że partia do to jest partia, gdzie jeden zakręt od razu wchodzi w drugi, gdzie nie ma żadnego elementu przerwy między tymi zakrętami, po prostu jeden idzie w drugi. Natomiast partia przechodzi to jest partia zakrętów, gdzie między zakrętami jest powiedzmy kawałek prostej i w teorii możemy taki zakręt przejechać jeszcze standardowym torem jazdy, czyli na wyjściu z zakrętu się wypuścić i zdążymy wrócić i kolejny zakręt znowu pojechać jakimś tam torem jazdy. Kiepsko to narysowałem, ale generalnie chodzi o to, że między zakrętami jest po prostu krótka prosta, którą niekoniecznie opisujemy metrami, natomiast właśnie to przechodzi
przechodzi, określa nam, że to nie jest zakręt, który idzie tutaj od razu w drugi, tylko między nimi jest jeszcze jakaś tam drobna przerwa. Natomiast jest to tylko jedna z wersji rozumienia tej komendy, no bo są też sytuacje, gdzie mamy zakręt dwa razy w tą samą stronę, czyli na przykład idzie jakoś tak i za chwilę jakoś tak. I powiedzmy, że tu jest ta krótka prosta i na przykład wtedy piszemy, że to jest prawy 4 przechodzi prawy 3, albo wręcz prawy 4 przechodzi w 3, tak? No to jest dosyć specyficzna komenda, każdy sobie tam ją stosuje po swojemu, jak uważa. Jeśli chodzi o sekwencję zakrętów, no to czasem przydają się też informacje typu prawy 3 wypuść, albo prawy 3 zostań, które dają nam informację jakąś, gdzie na wyjściu z zakrętu, po której stronie drogi mamy z jakiegoś powodu wylądować, czy mamy właśnie wypuścić na zewnętrzną, czy zostać po wewnętrznej, bo na przykład musimy się szykować do czegoś, co tam jest dalej. Kolejne informacje, jakie się dopisuje, no to są na przykład informacje o tym, że jakiś zakręt nam się nie wydaje do końca bezpieczny z jakiegoś powodu, a jednak wiemy, że da się go przejść maksem, przejść dnem, no i wtedy się na przykład pisze prawy 5 dno albo prawy 5 max. I wtedy, mimo że wzrok nam podpowiada coś innego, no to w opisie sobie dopisaliśmy, że na pewno da się przejść ogniem ten zakręt i że mamy trzymać ten gaz i dopisaliśmy sobie informację. No i w odwrotną stronę, jeśli jakiś zakręt wydaje nam się szybszy, a tak naprawdę jest wolniejszy z jakiegoś powodu, albo jest niebezpieczny, no to właśnie to, co mówiłem, że jest z uwagą, albo że jest na przykład z jakiegoś powodu, opisujemy sobie, że jest zły i po prostu daje nam to jakąś informację o tym, co sobie wtedy wyobrażaliśmy i przywołuje nam to po prostu do pamięci, że coś tam było nie tak z tym zakrętem, tak? A oczywiście takie łączenie zakrętów w partię jest najistotniejsze, kiedy pierwszy zakręt jest dużo szybszy, a drugi jest dużo wolniejszy, bo zupełnie inaczej przejedziemy zakręt, który jest pojedynczym zakrętem, na przykład 100, prawy 4, 200, a zupełnie inaczej przejedziemy partię zakrętów, gdzie będzie 100, prawy 4, do lewy 2. 200. No i to już ta partia daje nam do zrozumienia, że tutaj trzeba będzie gdzieś hamować i zwolnić do dużo ostrzejszego zakrętu. Tak samo jak kąty, to oczywiście te odległości są kluczowe, bo jeśli jest stosunkowo duża odległość, no to spoko. Natomiast jeśli robią się jakieś ciaśniejsze odległości, typu prawy 3, 40, lewy 2, no to ta odległość tutaj będzie dla nas bardzo, bardzo kluczowa, bo mówi nam o wszystkim tak naprawdę. Gdzie mamy ustawić samochód, po której stronie drogi, ile mamy na to miejsca, ile mamy miejsca na hamowanie. I dlatego to są najbardziej podstawowe informacje, czyli zakręty, kąty i odległości między nimi. No i wszystko się wydaje bardzo fajne, proste, intuicyjne, jak ten opis jest nieskomplikowany i trasa jest prosta, tak? Czyli mamy długą prostą, za nią jeden zakręt i za nim kolejną prostą. No to się wszystko wydaje bardzo proste do przedyktowania i nawet mapa mogłaby to zrobić. Natomiast co się dzieje, jeśli trasa jest dużo trudniejsza i nagle zaczyna się dziać dużo więcej rzeczy na drodze i musimy podać dużo informacji w jednym czasie. No i tutaj jakoś sobie w tym opisie jako pilot musimy poradzić, musimy umieć sobie zaznaczyć, które informacje kiedy należy podać. No i jak to zrobić? Takimi miejscami, gdzie musimy podać wiele informacji jednocześnie, są wszelkiego rodzaju partie, które są niewidoczne i na przykład dojścia z jakichś bardzo szybkich zakrętów do bardzo wolnych zakrętów, czyli na przykład powiedzmy, że będzie 300 metrów prostej, gdzie będziemy bardzo rozpędzeni, potem będzie jakiś siódemkowy zakręt, czyli prawie łuk, prawie do przejścia na wprost, a za nim będzie na przykład 40 metrów prostej, hamowanie do lewego dwójkowego zakrętu, który jest znacznie wolniejszy od tego. No i w sytuacji, kiedy
podamy kierowcy tylko te dwie informacje, czyli 300, prawy 7 i z tą resztą będziemy sobie czekali, aż dojedzie do tego zakrętu, no to jest spora szansa, że nie zdąży już wyhamować do tego lewego 2. I w takim przypadku trzeba całą tą rzecz podać w partii i właśnie do tego służą nam takie podkreślenia. Ja sobie to podkreślam w ten sposób, niektórzy na górze, niektórzy na dole. I generalnie jest to dla mnie jako pilota podkreślenie, to jest taka informacja, że to wszystko muszę przeczytać w partii. Czyli to będzie równiało 300, prawy 7, 40, hamowanie lewy 2. I jeśli ja tego nie przedyktuję w całości, no to jest spora szansa, że za tym zakrętem kierowca będzie bardzo zdziwiony, że ma tylko 40 metrów na wyhamowanie do tego lewego dwójkowego zakrętu. Tu jeszcze pojawiła się informacja dodatkowa o hamowaniu. I to dodatkowo jakoś kierowcy mówi o tym, że muszę tam się odhamować, że prawdopodobnie będzie jeszcze hamował przed wjechaniem w ten siódemkowy zakręt, więc nie przejdzie go w ten sam sposób, jakby było 300, prawy 7, 200, tak? Bo po czymś takim idzie dnem, natomiast tutaj już musi wiedzieć o tym hamowaniu do dwójkowego zakrętu. I do tego służą nam właśnie te podkreślenia. Ja jeszcze sobie czasem, jak naprawdę jest jakaś bardzo gruba partia, to potrafię sobie podkreślić na przykład podwójnie. Wtedy wiem, że absolutnie nie mogę się spóźnić i muszę to wszystko razem przeczytać. Bardzo często też się zdarza, że po prostu jest bardzo szybka partia zakrętów jeden po drugim i prędkość jest taka, że musimy je podać wszystkie jednocześnie, na przykład prawy 6, do lewy 5, do prawy 6. I po prostu jedziemy tak szybko już w tym miejscu, że ta informacja też musi zostać kierowcy podana jednocześnie, bo wyjeżdżając z szóstkowego zakrętu już musi wiedzieć, co jest dalej, bo jedzie na tyle szybko, że jeśli na wyjściu z tego zakrętu nie podamy tej informacji, no to nie wie po prostu, gdzie dalej jechać. Tak samo wszystkie miejsca właśnie, gdzie jest dojście z szybkiego zakrętu do wolnego, wszelkie odległości za szczytami. Szczyt powoduje, że to, co za nim jest niewidoczne, więc kierowca nie wie po prostu, co jest dalej. Więc zupełnie inną sytuacją jest, kiedy jest 150, szczyt 300, a zupełnie inną sytuacją jest, kiedy jest 150 od szczytu 30 prawy 3. I tą sytuację też dyktujemy razem, tak? Zupełnie inaczej przejedziemy ten szczyt z gazem w podłodze, a zupełnie inaczej, jeśli 30 metrów za nim mamy trójkowy zakręt. Więc wszystkie informacje za szczytami, właśnie precyzyjna odległość, ile jest od tego szczytu do zakrętu, szczególnie jeśli ta odległość jest mała, jest bardzo istotna i musimy to najprawdopodobniej podać właśnie w partii. I wszystkie sytuacje, w których po prostu musimy wiedzieć, co jest chwilę dalej za zakrętem. Jeśli jest tam na nas czekająca jakaś przeszkoda, jeśli tej informacji nie podamy odpowiednio wcześniej, no to powoduje to zaskoczenie, tak? I dlatego te szczyty są takie ważne. Dlatego bardzo często stosuje się określenia właśnie od szczytu albo za szczytem. I tutaj podaje się jakąś odległość, albo od razu podaje się, że za szczytem jest prawy 3. Tutaj zdarza się też często, że piloci sobie rysują na przykład jakieś kropki, że tak jest przed szczytem, tak jest za szczytem. Czasami sobie dorysowują coś tutaj. Czasami się podaje, że zakręt jest przez szczyt. Czyli na przykład rysuje się w ten sposób, no tutaj jest bardzo różnie. Natomiast te szczyty są mega, mega istotne, bo za szczytem po prostu nie widać, co jest. I co innego, kiedy jest długa prosta za szczytem, a co innego, kiedy za szczytem jest zakręt. Jak wyglądają w praktyce te podkreślenia i gdzie ja je stawiam i tak dalej? Bardzo fajnie, myślę, że widać na filmie, który już wrzuciłem jakiś czas temu, gdzie na nasz onboard narzuciłem w rogu notatki. To gdzieś tu go na filmie podlinkuję, albo gdzieś tam w komentarzu zostawię link do niego i tam można sobie zobaczyć, jak to wygląda w akcji, jak ja to dyktuję i które miejsca właśnie mam podkreślone. Jeśli chodzi o informacje, co jest za zakrętem, no to tak jak przed chwilą mówiłem, bardzo ważne jest, jak coś jest tuż za zakrętem, czyli na przykład właśnie prawy 5, 30, lewy 2, minus. O tyle, jeśli za zakrętem jest na przykład długa prosta 300 metrów,
To tutaj kierowcy, niektórzy lubią informację podaną na dwa sposoby, bo jedni chcą usłyszeć komendę, załóżmy 150, prawy 5, 300. I te 300 metrów też chcą usłyszeć od razu, czyli jadąc do tego piątkowego zakrętu, chce wiedzieć, że za nim ma 300 metrów i wie, że przejdzie go ogniem i ma spokój tam, bo ma 300 metrów prostej. Natomiast u nas w opisie, żeby było trochę mniej informacji naraz i trochę mniej gadania naraz, no to my zazwyczaj, ja taką sytuację dyktuję 150 prawy 5 i czekam sobie chwilę, aż Przemek dojedzie do tego piątkowego zakrętu i w okolicach tego piątkowego zakrętu dopiero podaję mu 300 i tam dalsze informacje. No i u nas to działa w ten sposób, że jeśli jest coś ważnego do podania tuż za zakrętem, to ja to wtedy dyktuję w całości, natomiast jeśli wiemy, że tam jest długa prosta do przejechania i ja zdążę to podyktować później, to celowo nie podaję od razu dalej tych informacji, żeby nie zwiększać natłoku tych informacji, które podaję, i to 300 pojawia się dopiero po jakimś czasie. I tutaj się robi taka przerwa w moim gadaniu, chwila ciszy, chwila odpoczynku, chwila wytchnienia. No i też w opisie jest trochę mniej chaosu, bo nie napierdzielam ciągle jak karabin, tylko robię takie właśnie, tam gdzie się da, robię delikatne przerwy i te informacje według mnie docierają trochę w inny sposób, niż jakbym to wszystko podawał razem. No ale to tak samo jest mega indywidualna sprawa. Niektórzy kierowcy lubią mieć na przykład podane kilka zakrętów naprzód, a niektórzy przyswajają tylko jeden, ten konkretny, i jak podam mu więcej informacji, to w ogóle to do niego kompletnie nie trafi. W ogóle wtedy jest masakra, bo ani to do niego nie trafi, ani to, co dalej do niego nie trafi. Więc tak samo mega indywidualna sprawa. Niektórzy lubią mieć podane więcej, a niektórzy lubią, jak się robi przerwy. Żeby nasz opis był jeszcze bardziej precyzyjny, to my na przykład stosujemy stopniowanie zacisków. Może nie tyle stopniowanie, co po prostu na jakie odległości ten zacisk następuje. Czyli zamiast pisać prawy 6 zacisk, to my potrafimy zapisać prawy 6 na 50 zacisk. I chodzi o to, że ten szóstkowy prawy zakręt może w jakiś tam sposób trwać dłużej, właśnie przez 50 metrów, i dopiero na 50 metrze gdzieś tam zaciska. No i to nam daje po prostu precyzyjniejszą informację, nie że gdzieś tam zaciska, tylko że ten prawy 6 zaciska na przykład na setnym metrze dopiero. No i to jest zupełnie inaczej wtedy pojechany zakręt niż ten, kiedy jedziemy i się zastanawiamy, gdzie on się zaciśnie. Natomiast no w jakiś sposób też to dodaje jeszcze więcej informacji do opisu i czasem może być na tyle szybko, że ten opis się robi za skomplikowany, więc to też jest bardzo indywidualna sprawa. Do prawy 6 średni na 60 zacisk, do 4 plus, 60 schamuj. Lewy 6 na mostek. Rzeczy, które my z Przemkiem stosujemy, to na przykład bardzo długie odległości przedzielamy jakimiś punktami charakterystycznymi, bo na przykład wyjeżdżamy powiedzmy z prawego nawrotu i mamy do pokonania 700 metrów i gdzieś tam na tym 700 metrze mamy do zrobienia prawy 5 plus. No i o ile ocena, czy to jest 700, 800, czy ile tam metrów, nie jest taka prosta, tak samo nie jest prosto dojechać do tego miejsca i w punkt wiedzieć, gdzie dokładnie jest ten piątkowy zakręt, bo 700 metrów to już jest bardzo dużo. No i my na przykład takie coś przedzielamy w ten sposób, że robimy... Dobra, tu mi się popierdzieliło to jeszcze raz. Że my sobie to przedzielamy w taki sposób, że na przykład robimy prawy 6, 600, żółty 100, prawy 5 plus, gdzie żółty to jest stojący wkopany w ziemię znak, taki standardowy jakiś znak drogowy, który bardzo często stoi gdzieś przy trasie OS-u. No i to jest taki nasz punkt charakterystyczny, na który przez te 600 metrów zdążymy gdzieś wycelować, a od tego żółtego znaku, który jest dobrze widoczny, bo jest żółty, tak? Mamy już bardziej precyzyjną odległość 100 metrów, która już nam więcej mówi niż te początkowe 700, tak? Natomiast z punktami charakterystycznymi
trzeba uważać, żeby no, nie wziąć tego na jakiś, nie wiem, leżący karton albo na coś, co może między dniem zapoznania a dniem rajdu zniknąć, tylko raczej na takie przeszkody trwałe, których nam w ciągu nocy nie zabiorą, czyli na przykład, nie wiem, jakieś drzewo, czy no nie wiem, jakiś charakterystyczny, trwały element albo jakiś dom, który rozdzieli nam tę odległość na tą dużą, taką niejednoznaczną, niewiele nam mówiącą i dużo precyzyjniejszą, taką, którą dużo łatwiej nam potem będzie ogarnąć na dohamowaniu z bardzo długiej prostej. 200 prostuj do prawej, biały 60, lewy 4 minus, 60, lewy 2 minus drogi na syf. No i to jest przykładowy opis jakiś tam Starmaka, chyba nawet ten sam odcinek, który wrzuciłem na tamtym filmie, co nałożyłem na onboard. No i jak to w skrócie wygląda, widać, że zostawiam w miarę sporo miejsca na jakieś dodatkowe informacje. Tutaj taka moja metoda, zostawiam sobie na dole zazwyczaj jedną linię wolną, żeby w sytuacji, kiedy jest jakaś naprawdę mega szybka partia albo coś istotnego do zapisania, żeby w tym czasie nie przechodzić na drugą stronę, tylko mieć w razie co zawsze miejsce na dopisanie. Tutaj jest taka dodatkowa rzecz, którą ja sobie stosuję. Nie widziałem w sumie tego jakoś raczej u innych pilotów, ale to jest taka moja metoda, nie znalazłem na razie lepszej. Małymi, dużo mniejszymi literami i cyframi zapisuję sobie fragment, który jest na początku, na drugiej stronie. W momencie, jakby mi się kartki skleiły, albo bym coś zamulił, nie ogarnął, żebym jeszcze w razie co miał taką podpórkę dla siebie, wiedział, jakie informacje tam dalej są. I dlatego między innymi też nie zapisuję tej końcowej linijki, żeby tu jeszcze w razie co coś tam zmieścić, a tutaj mieć jeszcze tą informację dla siebie, co jest dalej. No i co jeszcze się spotyka w opisach z takich dodatków, to niektórzy piloci sobie na przykład numerują strony, że to jest pierwsza strona z czwartej, żeby się nie pomylić, mi to nigdy do szczęścia nie było potrzebne, natomiast na jakichś długich odcinkach i bardziej skomplikowanych, gdzie jest bardzo dużo kilometrów do przejechania, no to cenna informacja na każdej stronie, gdzieś sobie mniej więcej oznaczyć, na którym mniej więcej kilometrze z ilu kilometrów trasy jesteśmy, czyli na przykład, nie wiem, gdzieś tutaj albo gdzieś tutaj można sobie oznaczyć, że jesteśmy na przykład na 9 kilometrze z 24 i w momencie, jak złapiemy kapcia, to mniej więcej mamy wgląd na pogląd, czy warto się zatrzymać i tego kapcia zmieniać, czy jednak jechać dalej do mety. Taka szybka poglądowa mniej więcej ocena, który to może być kilometr. Oczywiście w profesjonalnych rajdówkach no to od tego jest halda i tam pewnie widać taką informację. Natomiast jak trzeba szybko gdzieś tam ocenić, to taka informacja się przydaje. No my tego nie stosujemy, bo na tarmaku są na tyle krótkie odcinki, że nawet jakbyśmy kapcia złapali, to i tak byśmy do mety jechali. Z rzeczy, które piloci stosują i są fajne, to na przykład oznaczają sobie gdzieś tam w jakimś małym miejscu punkty SOS. Jeśli wam się, nie daj Boże, czego wam nie życzę, trafi najechanie na wypadek i tam realizowanie procedury wypadkowej, no to oczywiście pierwsza załoga zostaje, udziela pomocy, natomiast druga może zostać poproszona, żeby podjechać do najbliższego punktu SOS i zameldować o tym wypadku. No i wtedy pilot ma od razu w swoim opisie taką informację, gdzie ten punkt łączności, najbliższy punkt SOS się znajduje. No oczywiście na odcinku jest od tego stosowna tablica i ją widać, natomiast też tam w opisie możemy sobie takie miejsce oznaczyć
i po prostu będzie to dla nas dodatkowa informacja. Piloci czasem sobie zaznaczają informacje dla siebie, żeby się łatwiej gdzieś odnaleźć. Nie wiem, rysują sobie w nawiasie, że tu stoi jakieś tam drzewko, albo jakiś domek, albo coś tam i nie dyktują tego kierowcy, natomiast dopisują sobie jakieś rzeczy dla siebie, żeby w razie jakby się gdzieś tam zgubili, albo żeby się szybciej wizualnie odnaleźć, to sobie coś tam dopisują. Ja jakoś tego nie potrzebowałem do tej pory i takich rzeczy nie rysuję, natomiast widziałem, że się zdarza. No i co? No i to chyba tyle. No. O, tu na przykład jeszcze była taka partia, w której nie wiedziałem do końca, od którego momentu mam zacząć swoją partię przeczytania w całości, bo nie byłem pewien po zapoznaniu, na ile szybko będziemy tam jechać. No i tu na przykład wiedziałem, że już na 100% będę musiał to przeczytać w całości, ale tutaj sobie tak delikatnie podkreśliłem, żebym miał dla siebie na uwadze, że ten cały moment pewnie nadejdzie dosyć szybko i to pewnie wszystko złączy mi się w jedną całość. No ale nie byłem tego pewien, więc tu sobie tak dla siebie oznaczyłem. Tutaj na przykład widać, że podkreśliłem podwójnie, czyli wiedziałem, że będzie naprawdę bardzo szybko i trzeba będzie to powiedzieć bardzo, bardzo szybko, jednym tchem. Tutaj nie byłem pewien tak samo, czy będę musiał powiedzieć w całości, czy jednak nie, i sobie podkreśliłem tak delikatnie. Po mecie też warto pamiętać, że nie zawsze meta kończy się prostą. Nie zawsze jest bezpiecznie po mecie i czasem warto jeszcze dopisać ze 2-3 zakręty, co tam jest dalej, żeby nie dojechać z pięknym czasem do mety, a wydzwonić jeden zakręt dalej, więc zdarza się, że po mecie jeszcze tam dopiszemy na przykład 50 lewy 3, tak? No i ja sobie na przykład jeszcze spisuję na opisie czasy i sobie zawsze po mecie gdzieś tam dopisuję. Widać, że długopisem, żeby też mi się nie myliło i żeby wizualnie to jakoś oddzielić. Do zapisywania notatek używam zeszytów rajdowych, które mają taki format coś pomiędzy A5 a A4. Są tam różne do wyboru. Niektóre są tam w linię, w kratkę, niektóre są bardziej gładkie, tam do wyboru, do koloru. Natomiast to, czym się najbardziej różnią od takich zwykłych zeszytów ze sklepu i dlaczego nie używam takich zeszytów ze sklepu, to, że mają taką fajną, dużą spiralę i po prostu wygodnie jest te kartki przekładać, jak również zazwyczaj te kartki są trochę grubsze od takich zwykłych kartek ze zwykłego zeszytu, więc ciężej je porwać, ciężej je wyrwać, lepiej się utrzymają w tym zeszycie i to jest wygodne. Zwykle jest twarda pod spodem oprawa, więc to też jest wygodne. No i taki zeszyt mi starcza na dość długo, zależy oczywiście jak długie są te odcinki. Natomiast moim zdaniem warto korzystać z takich zeszytów, bo są po prostu wygodniejsze i przez to moim zdaniem bezpieczniejsze przy jakichś tam sytuacjach, gdzie trzeba szybko te kartki przewijać. Piszę oczywiście ołówkiem, ja używam automatu tam z wkładem 0,7, żeby te zapisane notatki były trochę grubsze niż zwykłym cienkim ołówkiem. Niektórzy używają nawet grubszych i bardziej miękkich, żeby jeszcze bardziej było widać te zapisane notatki. Na pewno ołówek, a nie długopis, no bo jak coś tam na zapoznaniu będziemy przeprawiać i poprawiać, to wygodniej jest po prostu z ołówkiem i z gumką. No i jakąś taką podstawową zasadą, którą moim zdaniem powinien posiadać każdy pilot, to być w miarę uporządkowanym i zorganizowanym, żeby mu było łatwiej na tym odcinku pracować, no bo opis może wyglądać w ten sposób, a opis może wyglądać też w ten sposób. No i jak ktoś jest na przykład tam dyslektykiem albo coś w ten deseń, no to warto się zastanowić, czy pisać właśnie wyraźnie i czytelnie i w miarę dużych odstępach i nie marnować tych kartek, czy jednak pisać po swojemu. Pytanie, czy się potem rozczytamy, jak będzie na pewno szybciej akcja się działa w samochodzie. Opis może być bardzo różny, tak? Może kierowca używać skali 5-stopniowej, 8-stopniowej, 20-stopniowej. Możecie jeździć na lewy niebieski i prawy czerwony, jeśli to Wam będzie działało. Pilot może pisać od góry do dołu notatki albo od lewej do prawej. Natomiast notatki i opis nie mogą być spóźnione przez pilota, no bo
Jeśli informacja nie jest podana na czas, to opis może być najpiękniejszy na świecie, jedyny, prawdziwy i najlepszy, ale jeśli nie będzie podany na czas, no to jest kompletnie bezużyteczny. Dlatego najważniejsze jest to wyczucie tempa i wyczucie rytmu. Bardzo pomocne w tym, żeby zdążyć na czas z tymi notatkami, szczególnie jak już kierowca jest naprawdę szybki, jest czytanie wszystkich komend tylko jeden raz. Widziałem sporo onboardów, gdzie piloci mają tendencję do powtarzania w kółko tych samych komend. Ja nie jestem absolutnie fanem powtarzania komend. Zdarza mi się powtarzać, natomiast robię to tylko w jakichś tam specyficznych sytuacjach, gdzie chcę na coś zwrócić uwagę. Natomiast no moim zdaniem im szybciej się jedzie, tym bardziej nie ma czasu na to powtarzanie, więc uważam, że pojedyncze przeczytanie komendy, ale w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie jest dużo lepsze niż ciągłe powtarzanie tego samego, bo wprowadza to niepotrzebny chaos, niepotrzebne zamieszanie do tego, co ma być powiedziane. Moim zdaniem opis powinien być w miarę skondensowany, w miarę prosty i czytelny, tak żeby właśnie tych informacji z jednej strony było odpowiednio dużo i było odpowiednio precyzyjne, natomiast z drugiej strony, żeby było ich jak najmniej, żeby zdążyć z tym czytaniem. Na wszystkich onboardach, nie wiem czy to z WRC, czy z jakichś topowych innych lig rajdowych, jak pooglądacie onboardy, to zobaczycie, że piloci generalnie czytają każdą komendę tylko raz. Ewentualnie jakoś tam gdzieś tam coś dopowiedzą. Natomiast no nie ma sytuacji, w której non-stop się powtarza to samo, bo zwyczajnie nie ma na to czasu. Więc to jest według mnie taka rada numer jeden, jeśli chodzi o to, żeby te notatki były czytelne, precyzyjne i podane na czas. Uważam, że pilot nie powinien też dodawać jakichś informacji od siebie. Zadaniem pilota, moim zdaniem, nie jest interpretowanie tego, co się dzieje na drodze, nie jest komentowanie tego, w jaki sposób jedzie kierowca. Jeśli pilot ufa kierowcy, kierowca ufa pilotowi, to sytuacja według mnie idealna powinna polegać na tym, że pilot czyta tylko to, co ma w notatkach i nic poza tym. Nie ekscytuje się jazdą, nie dodaje jakichś swoich komentarzy, albo ty pojechałeś tak, a nie inaczej. I tak samo kierowca nie chce pewnie usłyszeć jakichś tam dodatkowych rzeczy, które wybijają go z rytmu, wybijają go z jazdy, tylko chce usłyszeć ten konkretny opis, który zapisaliście. Zadaniem pilota nie jest tak samo interpretowanie na własny sposób tych kątów, które zapisaliśmy, albo mi się wydawało, że ten był inny, to ja mu powiem co innego. Nie no, opis został zrobiony na zapoznaniu, jeśli macie do niego zaufanie, to nic już w nim nie zmieniacie. Oczywiście możecie jak tam wspólnie ustalić się, coś tam w nim pozmieniać, ale zadaniem pilota nie jest interpretacja tego, co zapisał, tak? Więc no, unikamy jakiegoś tam komentowania, gadania. Unikamy też patrzenia na drogę. Bardzo często na początku, jak się jeździ, patrzy się jako pilot za dużo na drogę. I najczęściej w sytuacjach, gdzie coś się podziało w samochodzie, gdzieś samochód postawiło bokiem, albo była jakaś niebezpieczna sytuacja, pilot odrywa wzrok z kwitów na drogę i jak chce wrócić, to nie wie, gdzie się zatrzymał w tych notatkach i zaczyna się gubić. Więc to też jest taki częsty błąd, że się za dużo na tą drogę patrzy, a po prostu jak już się robi odpowiednio szybko, to tego czasu na patrzenie na drogę nie ma, więc bardziej siedzimy z tą głową w kwitach, a resztę wyczuwamy po prostu ciałem i przysłowiowym tyłkiem, a reszta przychodzi po prostu z doświadczeniem i z jakimś tam wyczuciem. Moment, w którym podawać te informacje, no to to też jest już kwestia jakiegoś doświadczenia i wyczucia. Być może trzeba mieć do tego jakieś specyficzne predyspozycje. Na pewno przydaje się też, jeśli pilot samemu trochę jeździ i się ściga i kuma mniej więcej, w którym momencie to powinno zostać podane. To się bardzo przydaje. Na pewno pomaga jakieś tam wyczuwanie odległości właśnie, za ile ten zakręt będzie. Czy muszę już mu to powiedzieć, czy mogę chwilę poczekać. To są już jakieś takie rzeczy, które się dzieją podświadomie i intuicyjnie. Natomiast na pewno wszelkie dodatkowe właśnie gadanie, powtarzanie, zastanawianie się, komentowanie nie pomaga w utrzymaniu tego tempa i nie pomaga w utrzymaniu też koncentracji kierowcy, więc nie polecam. Dobry pilot powinien właśnie według mnie wprowadzać
spokój w samochodzie, czyli jego głos powinien być przyjemny, czytelny, nie powinien brzmieć na zdenerwowanego, nie powinien się tym wszystkim ekscytować, tylko właśnie jak ta przysłowiowa sekretarka podawać informacje w czytelny i zrozumiały sposób. Są piloci, którzy mają właśnie jednakowy bardziej ten tembr głosu i mówią wszystko bardzo, bardzo tak regularnym i tym samym tonem, a są piloci, którzy na przykład podkreślają jakieś niebezpieczne miejsca albo jakieś dohamowania i podnoszą wtedy trochę ton głosu. To oczywiście też jest indywidualna sprawa, co kto lubi i jak do kierowcy docierają informacje. Natomiast powinien być ten spokój w samochodzie, tak? Czyli pilot nie powinien być zesrany na robocie, nie powinien co chwila podnosić tej głowy, że coś się wydarzyło i być tym wszystkim zestresowany. To oczywiście wynika z jakiegoś tam zaufania do kierowcy, bo jeśli kierowca robi głupie rzeczy, to i pilotowi jest niekomfortowo. No ale to wszystko zaczyna działać z biegiem czasu, z jakimś tam doświadczeniem. Im większy ten spokój w dyktowaniu, tym też spokojniejsza jest jazda, więc to wszystko jest połączone. Jak pilot się nie ekscytuje, tylko robi swoją robotę tak jak trzeba, to kierowca ma wolną głowę i może szybko jechać i też mu się łatwiej skoncentrować. No i tak w dużym skrócie wygląda opisywanie trasy. Oczywiście można by jeszcze rozmawiać o jakichś niuansach przez kolejne godziny, ale i tak już się chyba rozgadałem. Więc szybko podsumowując, jeszcze takie rzeczy, których nie pokazałem wcześniej, to ja na przykład w zeszycie nie korzystam z tej strony z liniami, bo mi się wydają trochę za grube. I mi tutaj trochę zaburzają czytelność mojego pisania, więc ja sobie obracam zeszyt do góry nogami i piszę po tej takiej gładkiej stronie, natomiast te linie tam dalej delikatnie prześwitują i dla mnie to jest spoko i bardziej czytelne, więc ja sobie zazwyczaj piszę w ten sposób. Co jeszcze ciekawego, mam tutaj w każdym zeszycie, robię taką customową kieszonkę na kartę drogową, żeby jej nigdy nie zgubić i ją mieć zawsze pod ręką. Karta dla pilota to jest świętość, bo za utratę karty jest wykluczenie z rajdu, więc trzeba je bardzo pilnować. No a zakładam, że jakbyśmy, nie daj Boże, mieli tfu-tfu wypadek, w którym wypada mi zeszyt razem z kartą, no to i tak nie ma dalej czym jechać, bo jak mi wypadnie zeszyt przez okno, to na pewno samochód się nie nadaje do dalszej jazdy. Więc ja sobie kartę trzymam w ten sposób, to taki mój feature dodatkowy. No i co jeszcze, piloci w jakichś tam poważniejszych zawodach, bardziej profesjonalni, bardzo często mają ze sobą ołówek w ręce przez cały czas trwania rajdu i jak kierowca zgłasza jakąś poprawkę do opisu, to sobie tam na szybko coś zaznacza, żeby potem do tego wrócić i poprawić. No i to chyba tyle, no. Wszystko inne sprowadza się tak naprawdę do doświadczenia, czyli jeździć, jeszcze raz jeździć, nawet dla treningu wspólnie gdzieś pojechać i poopisywać po prostu tą trasę, pojechać w różne części kraju, gdzie charakterystyka drogi jest zupełnie inna, już nie mówiąc o pojechaniu gdzieś za granicę, gdzie już w ogóle jest dla nas inny świat i ta droga się wizualnie, optycznie zmienia i też mamy nagle trudność z jej opisaniem. Więc to wszystko przychodzi z czasem. Nie jest to jakaś rzecz, której się da moim zdaniem nauczyć w 5 minut. Pewnie też trzeba mieć jakieś do dyktowania predyspozycje. Nie każdy się do tego nadaje. Natomiast ważne jest na pewno też to wzajemne zaufanie i wzajemna wyrozumiałość. Czyli pilot, tak samo jak kierowca, ma prawo popełnić błąd. I jeśli kierowca popełnia błąd i wypada z trasy, to tak samo może się zdarzyć pilotowi, że gdzieś zamuli, gdzieś spóźni, albo wręcz zgubi się na chwilę w notatkach. I też zadaniem kierowcy jest może nie krzyczeć na niego w takim momencie i jeszcze bardziej go stresować, tylko może na chwilę zwolnić i poczekać, aż on się w tym odnajdzie i dalej wspólnie jechać już na opis, bo są bardzo różne sytuacje, oczywiście dochodzą emocje i tak dalej. No musi być to wspólne zaufanie, musi być jakaś ta wspólna chemia, nazwijmy to. Im bardziej to wszystko gra jak w zegarku, tym ta jazda jest płynniejsza, sprawniejsza, a też bezpieczniejsza pewnie.
No i to chyba na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał w jakimś sensie będzie dla kogoś, kto rozpoczyna przygodę z pilotażem, czy chce się nauczyć po prostu opisywać drogę, będzie przydatny. Mam nadzieję, że nie powiedziałem tu jakichś strasznych herezji, mnie doświadczeni koledzy bardziej nie zjedzą tutaj za moje wypociny. Jeśli to było dla Was przydatne, to dajcie lajka, skomentujcie. Jeśli macie pomysł, o czym jeszcze można by pogadać, zrobić jakiś kolejny odcinek, to jak najbardziej chętnie się dowiem, napiszcie w komentarzu czy tam w mailu. Zapraszam na wszystkie nasze oczywiście kanały społecznościowe. Zapraszam do subskrybowania kanału Rail Addict. Jak mi czas pozwoli, jak mi praca pozwoli, to będę się starał jakieś kolejne fajne odcinki zrobić. Już tutaj dyskutowaliśmy wstępnie z Przemkiem, żeby może jakiś odcinek o oponach zrobić albo coś o Fabii. Jakbyście mieli ochotę na coś, to dajcie znać i do zobaczenia następnym razem.